www.kwadransdlagitary.pl. Dzisiaj pokażę Ci solo z Hey Joe, oczywiście Jimiego Hendrixa. Od razu przejdę może do tego, co tutaj gramy, tylko zaznaczę, że to jest na pentatonice e-moll prawie cały czas. Pod koniec jest też jakby kawałek na pentatonice e-dur, ale pentatonika e-moll, standardowy schemat. Od 12 progu tutaj zacząłem i tego się prawie cały czas trzymamy. W sensie mam na myśli ja i Jimi Hendrix grając to i oczywiście również ty, jak będziesz to grał. Zaczynamy trzecim palcem na 15 progu drugiej struny i od razu pociągnięcie o cały ton w górę, czyli do dźwięku dwa progi wyżej. Z takim dość zamaszystym vibrato. Następnie fraza. Pierwszy palec, 12 próg struny pierwszej, trzeci palec, 15 próg struny drugiej i pierwszy palec, 12 próg struny drugiej. Następnie... Coś takiego, zagram może wolniej. Jeszcze raz, wolniej. Co tutaj robię? Trzecim palcem na 14 progu trzeciej struny uderzam, od razu pociągam. Mniej więcej pół tonu, tutaj to takie do bluesowego dźwięku. Czyli mniej więcej do tego dźwięku. Następnie opuszczam to pociągnięcie, cały czas bez kostkowania. Robię pull-off, czyli zrywam ten trzeci palec, tak żeby wybrzmiał dźwięk na 12 progu trzeciej struny, który gram pierwszym palcem, czyli do tego momentu w wolnym tempie. Bez kostkowania, wszystko gram. Następnie trzecim palcem, 14 próg czwartej struny i pierwszym palcem, znowu 12 próg trzeciej struny. Czyli bardzo wolnym tempie do tego momentu. Może zagram najpierw szybko, czy normalnym tempie, a później wolnym. I wolnym tempie. Jeszcze raz w wolnym tempie. To jest pierwsza fraza. Teraz druga zaczyna się zupełnie identycznie po prostu, czyli... Czyli ta sama dokładnie fraza, nie będę tłumaczył. I następnie troszkę inaczej jest... Czyli też podciągam tutaj na 14 progu trzeciej struny, trzecim palcem. Następnie pierwszym palcem na 12 progu drugiej struny i następnie... Bez podciągania już trzecim palcem na 14 progu trzeciej struny, czyli... I ten dźwięk przerwam szybko, żeby było, żeby nie wybrzmiewał, nie coś takiego. Tylko przerwam go. Poprzez to, że po prostu odrywamy ten palec oraz tutaj ręką kostkującą tłumimy. Czyli do tego momentu mamy... Jeszcze raz, w wolniejszym tempie. I później gram, czyli pierwszy palec, 12 próg struny trzeciej, trzeci palec, 14 próg struny trzeciej i znowu pierwszy palec, 12 próg struny trzeciej. I kiedy gramy, ogólnie ten dźwięk tutaj G, w tym miejscu na gryfie, trzecia struna, 12 próg, w tej solówce, to on jest zazwyczaj taki minimalnie pociągnięty, to jest taki typowy bluesowy zabieg. Zagram może całość tej frazy i omówię jeszcze końcówkę, ale żebyś miał takie całościowe spojrzenie. Czyli skończyliśmy na tym miejscu. Następnie trzecim palcem na 14 progu struny czwartej. I następnie, czyli pierwszy palec, 12 próg struny trzeciej, czwarty palec, trzeci palec, 14 próg czwartej i znowu pierwszy palec, 12 próg trzeciej. Czyli do tego momentu. I
tutaj też to pociągnięcie takie minimalne. Można nawet zahaczyć jeszcze 12 próg drugiej struny i taki dwudźwięk zagrać. Taki typowo bluesowy sound. Jeszcze raz, jeszcze wolniej. I następnie robimy... Co tutaj gram? Zaczynam gdzieś po prostu tutaj w niższych progach, trzecim palcem na piątej strunie, gdziekolwiek łapię, po prostu robię slide, nieważne do końca takiego dźwięku, ważne do jakiego, czyli żeby się zatrzymać na 14 progu piątej struny. Następnie pierwszy palec, 12 próg czwartej struny, trzeci palec, 14 próg czwartej struny i pierwszy palec, 12 próg struny trzeciej. Tutaj też robimy takie minimalne pociągnięcie i też możemy złapać tą strunę niżej. I wracamy trzecim palcem na próg 14 struny czwartej. Czyli ta fraza w wolnym tempie. W normalnym tempie. Czyli zagram wszystko do tego momentu, żebyś usłyszał, jak to razem brzmi. Zauważ, że ta przerwa między jest tutaj dość mała. Tutaj nie ma długiej pauzy, na przykład czegoś takiego. Tylko jest bardzo krótko. Musisz później z nagraniem, jak się nauczysz z lekcji, to z nagraniem sobie jeszcze to pograć, żeby to rytmicznie wszystko wyjaśnić. I jeszcze raz do tego momentu i pójdziemy dalej. Następnie mamy dwa razy pociągnięcie trzecim palcem na progu 15 struny drugiej. Tutaj dwa razy pociągamy i następnie taka fraza. Zagram ją i dopiero później omówię. Jeszcze raz. Zagram trochę szybciej. Zaczynam pierwszym palcem poprzeczkę na dwóch najcieńszych strunach na 12 progu. Uderzam obie te dwie struny. Następnie tutaj trzymam tą poprzeczkę, a czwartym palcem gram na drugiej strunie 15 próg. I uderzam obie te struny. I wracam znowu tylko poprzeczka, pierwszy palec. Następnie trzecim palcem na 14 progu trzeciej struny podciągam cały ton w górę, mniej więcej, do tego dźwięku. Następnie pierwszy palec, 12 próg struny drugiej. Czwarty palec, 15 próg struny drugiej. Znowu trzecim palcem na 14 progu trzeciej struny podciągam cały ton w górę. I pierwszym palcem na 12 progu struny drugiej. Czyli do tego momentu w wolnym tempie. I następnie przeskakujemy na strunę czwartą pierwszym palcem, czyli tutaj musimy dość szybko przeskoczyć, na 12 próg i gramy. Następnie trzecim palcem na 14 progu czwartej struny. Następnie też trzecim palcem, tutaj robimy poprzeczkę, gramy tą strunę niżej na 14 progu, czyli strunę trzecią, 14 próg i pierwszym palcem 12 próg trzeciej struny, czyli coś takiego. Możemy też grając te na trzeciej strunie zagrać też po prostu te same progi, tylko strunę niżej. Tutaj jak posłuchasz Hendrixa, zauważysz, że on gra tak momentami, można powiedzieć, niechlujnie, to znaczy czasem jakby gdzieś tam ten dźwięk zahacza niżej, a to oczywiście daje taki ciekawy klimat, nie mówię tego jako coś negatywnego w żadnym sensie, tylko właśnie czasem zahaczysz tą strunę niżej, czasem nie i to daje właśnie taki bluesowy jeszcze bardziej klimat. Więc ta cała fraza w takim wolniejszym tempie.
trochę szybciej. Jeszcze szybciej. I tutaj już powoli zbliżamy się do końca. Kolejna fraza jest następująca. W wolniejszym tempie. Tutaj mamy tak bardzo charakterystyczną bluesową czy rockową frazę, w prawie każdej solówce występuje. Czyli trzecim palcem na progu 14 struny trzeciej podciągamy cały ton w górę. I następnie pierwszym palcem robimy poprzeczkę na 12 progu pierwszej i drugiej struny i gramy po kolei drugą i pierwszą strunę. Jeśli chodzi o kostkowanie, to tutaj gram i zazwyczaj tak jest polecane grać w ten sposób, że uderzenia dwa pod rząd w dół i to trzecie w górę, czyli... I następnie trzecim bądź czwartym palcem, oczywiście palce to już od ciebie jest zależne, jak ci wygodnie, podaję moje propozycje, ale tutaj trzecim palcem gram. Na 15 progu pierwszej struny pociągnięcie cały ton w górę i następnie już bez pociągnięcia uderzamy ten próg, czyli... Jeśli chodzi o rytmiczne zagranie, ten pierwszy dźwięk jest troszkę dłuższy, następne dwa są dość krótkie, no i później już znowu wracamy do jakby normalnej wartości rytmicznej, tak jak jakby w poprzednich frazach dźwięki. Czyli dłużej, trochę szybciej i już znowu wracamy do tej samej wartości, czyli... Następnie pierwszym palcem na progu 12 struny pierwszej i zagramy frazę, zagramy może na początek i zaraz mówię. Jeszcze przepraszam, jeszcze raz. Więc tutaj gram, jak mówiłem, pierwszym palcem na progu 12 struny pierwszej, następnie trzecim na 14 progu struny trzeciej podciągam cały ton w górę, następnie czwartym palcem 15 próg drugiej struny, pierwszym palcem 12 próg pierwszej, czwartym znowu 15 próg drugiej struny, trzecim palcem znowu 14 próg trzeciej struny i pociągnięcie. I kiedy jesteśmy u góry, tłumimy ten dźwięk. Po prostu można powiedzieć, odpuszczamy ten trzeci palec oraz tutaj ręką kostkującą dotykamy strun, tak żeby ona przestała wybrzmiewać. Przepraszam, źle zagrałem. No i pierwszym palcem 12 próg struny trzeciej. W wolnym tempie. Jeszcze raz. Zagram razem z tą poprzednią frazą. Jeszcze raz. I teraz kończymy. Już po uderzeniu tego, ponieważ to jest dłuższa przerwa, zanim zagramy dźwięk na 14 progu struny czwartej, trzecim palcem, żeby to wyliczyć, bo to może na czuja troszkę długo ci zająć, po prostu po uderzeniu policz do trzech, czyli raz, dwa, trzy. Oczywiście zgodnie z jakby tempem utworu. Raz, dwa, trzy. I kończymy na tym dźwięku. Robimy taki slide w dół. I następnie od razu robimy slide w górę na piątej strunie, trzecim palcem, na aż 16 próg struny piątej. Następnie pierwszym palcem 14 próg struny czwartej i trzecim palcem 16 próg struny czwartej. O, jeszcze raz. Ten slajd robimy dość wolny, jak słyszałeś może, jak cofniesz sobie na początek, jak grałem, zauważysz, że to nie jest taki szybki, tylko trochę dłuższy. I tutaj wkroczyliśmy teraz właśnie w pentatonikę durową dla odmiany. To są takie trzy dźwięki z pentatoniki durowej i od razu wracamy
na molową. I to jest koniec. Co tutaj zagrałem? Poprzeczka pierwszym palcem, 12 próg drugiej i trzeciej struny. Robię lekkie pociągnięcie. O tym już mówiłem wcześniej. I kończymy trzecim palcem na 14 progu struny czwartej. Czyli te ostatnie zagrywki. Jeszcze raz. Tak wygląda solówka legendarna z Hey Joe. Mam nadzieję, że bez problemu się jej nauczysz. Troszkę na nim posiedź i na pewno się uda. A jeśli chcesz więcej darmowych lekcji, takich, które nie są dostępne na YouTubie, to kliknij tutaj, zostaniesz przeniesiony na stronę. Tam możesz podać swojego maila i ja tego maila wyślę pierwszy materiał. To będzie 5 niezbędnych schematów pentatoniki, żeby grać na całym gryfie gitary. Więc kliknij tutaj, zapisz się, dostaniesz lekcje. Później będziesz dostał też inne lekcje, które nie są dostępne na YouTubie. Także polecam, poniżej w komentarzach napisz, jakie inne solówki czy piosenki, riffy chciałbyś ją opracował. Kliknij kciuk w górę, po prostu ten filmik oraz tutaj subskrybuj nasz kanał na YouTubie. No i ja dziękuję, na tyle. Tutaj był Szymon Zajpert z www.kwadransdlagitary.pl. Pamiętaj, ćwicz mądrze, niekoniecznie dużo, trzymaj się.